Witam Państwa serdecznie w poniedziałkowym odcinku Atrakcyjnych Spółek. Dzisiaj zajmiemy się sygnałami wygenerowanymi po sesji piątkowej, czyli po sesji 13 grudnia. I dzisiaj mam dla Państwa kilka ciekawych walorów. Będzie to aż 5 spółek: CCC, GTC, LPP, CES oraz Forfun Media. Część z tych spółek już wcześniej Państwu pokazywałem, ale teraz po tym prawdopodobnym zakończeniu korekty na WIG-u 20 pojawiło się naprawdę sporo przyjemnych dla oka struktur. Zacznijmy od indeksu S&P 500, czyli flagowego indeksu giełdy amerykańskiej. Tu widzimy ostatnie 2 tygodnie właściwie, to jest taka korekta prosta ABC, która w tym momencie zatrzymała się na poziomie 1775 punktów. I to, co możemy powiedzieć o tej korekcie, ona oczywiście nie jest tak głęboka jak ta korekta z sierpnia. Jest to raczej taki ruch boczny, takie odreagowanie. Jeżeli teraz 18 Ben Bernanke nie zdecyduje się na zatrzymanie luzowania ilościowego, to możemy spodziewać się dalszych wzrostów, a jeżeli powie jakieś dobre informacje, no to może nawet wybicie z tego kanału wzrostowego. Patrząc do naszych zachodnich sąsiadów, na DAX, no tu korekta rzeczywiście jest głębsza, bo notowania DAX-a z 9400 punktów spadły na 9000 punktów. I te ostatnie dwie sesje takie bardzo niewyraźne, ciężko tu właściwie coś o nich powiedzieć. Wskaźnik MACD wskazuje nam w tym momencie krańcowe wyprzedanie, czyli można spodziewać się większego popytu w tym tygodniu. Dzisiejsza sesja rozpoczęła się podobnie jak piątkowa i zobaczymy, co przyniesie dzisiejszy tydzień. Przechodząc na nasz rynek, na WIG20, tak jak wspominałem na początku, prawdopodobnie jest tutaj zakończenie, która trwa już blisko miesiąc i za tym przemawia fakt narysowania formacji młota podczas sesji piątkowej. Dzisiaj rozpoczęliśmy się co prawda delikatnie na minusie, ale ta formacja nie jest zanegowana. Zatrzymaliśmy się na bardzo mocnym wsparciu i na pewno przebicie z marszu tego poziomu będzie dla niedźwiedzi bardzo trudne, a bardziej prawdopodobne jest odreagowanie czy nawet powrót na te wysokie rejestry powyżej 2600 punktów. Przejdźmy już do spółek. Pierwszą z nich niech będzie Forfun Media, spółka, którą Państwu już nieraz pokazywałem. To wyrysowanie tej czytelnej czterofalowej struktury w wyższej skali. W mniejszej skali, tak jak Państwo widzą, fala pierwsza i druga. I to, czego możemy się teraz spodziewać w najbliższym czasie, w najbliższych kilku tygodniach, no to wzrost na pewno do tego poziomu powyżej 21 zł. Pojawia się tu formacja młota, także tu powinien być postawiony stop loss. I ryzyko w tym wypadku nie jest zbyt duże. Kolejną spółką jest CCC, spółka prezesa Miłka, która radzi sobie fantastycznie w ostatnim czasie, jak oczywiście Państwo wiedzą. Tu było wyrysowanie tej pięciofalowej struktury i od tego czasu mieliśmy tą głębszą korektę, którą ja dla Państwa tu zaprognozowałem. Widzieliśmy tutaj negatywną formację świecową. Było dojście do tego docelowego poziomu, czyli wszystko zgodnie z planem i wyrysowanie tej rzeczywiście korekty prostej ABC. Podczas sesji czwartkowej pojawia się formacja młota i prawdopodobnie jest to zakończenie tych spadków, na co również wskazuje po pierwsze wskaźnik MACD, a po drugie wygaszenie tego wolumenu. Także można spodziewać się w najbliższym czasie wzrostu gdzieś do poziomu około 140 zł. Kolejną spółką jest czeska spółka energetyczna z siedzibą w Pradze, czyli CES. Proszę spojrzeć, jak tu wygląda ta sytuacja. Po wybiciu z tego spadkowego kanału mieliśmy impuls, korektę i w większej skali narysowanie fali 1-2 z zakończeniem w piątek formacją młota. Co prawda dzisiaj rysuje nam się formacja objęcia Bessy, jednak ta formacja młota, żeby była zanegowana, no to musi być wybity ten dolny cień formacji, co na razie nie następuje. Spółką, którą również warto się zainteresować w tym tygodniu, to GTC. GTC znajduje się w trendzie wzrostowym od 2012 roku. Mieliśmy narysowanie fali pierwszej, drugiej w wyższej skali i powtórzenie takiej struktury w skali mniejszej. Tu mieliśmy nieregularną korektę ABC, która zakończyła się minimum w czwartek. Dzisiaj co prawda rozpoczęliśmy się na minusie, ale od początku kurs nieco wzrasta.
No i też nie został zanegowany ten dołek fali drugiej. Przejdźmy do kolejnej spółki, jaką jest LPP. Jest to spółka, którą zaznaczyłem w dzisiejszym odcinku ATS sygnałem pomarańczowym, ponieważ ciężko jednoznacznie określić, co na tym walorze będzie się działo, a na pewno jest coś na rzeczy. Widzieliśmy tutaj spokojny kanał trendowy, który był za każdym razem respektowany przez kurs. No i ostatnio ten kanał spadkowy w mniejszej skali, taka dosyć mocna korekta, no i wybicie dołem właśnie dolnej krawędzi tego kanału, co jest bezpośrednim sygnałem sprzedaży, to z jednej strony. Z drugiej strony po tej korekcie widać, że ten walor jest mocno wyprzedany, pojawiły się też mocne wolumeny i tak naprawdę po tym czwartkowym przebiciu w piątek mieliśmy już powrót dokładnie na linię tego kanału wzrostowego. Dzisiejsza sesja również rozpoczyna się podobnie, także możliwe, że było to fałszywe wybicie, sprawdzenie stop lossów, sprawdzenie tutaj inwestorów, jak to niektórzy analitycy mówią, sprawdzenie biletów i być może kurs tej spółki będzie nadal wzrastał, bo jest naprawdę w mocnym trendzie wzrostowym. I ostatnim walorem, jaki dla Państwa dzisiaj przygotowałem, jest spółka PCE. Proszę spojrzeć na tą spółkę w dłuższym terminie. Tu było rysowanie tej struktury pięciofalowej. Obecnie wydaje się, że zakończyliśmy tą falę czwartą. To już było w lipcu tego roku, taką formacją młota. Od tego czasu taki właściwie delikatny impuls, bardziej można by było to określić trendem bocznym. No i rzeczywiście 2 tygodnie temu mieliśmy również bardzo dużą formację młota, która zbiegała się z sygnałem kupna na wskaźniku MACD, jednak ten kurs wciąż jest nisko i te wyceny są wciąż atrakcyjne. Takim najbliższym docelowym poziomem dla tego waloru byłoby około 29 zł, a później lokalne maksimum na poziomie 30 zł. To wszystkie spółki, jakie dzisiaj dla Państwa przygotowałem. Zachęcam do sprawdzenia również innych sygnałów z tych wszystkich spółek wygenerowanych przez autorski program Stowarzyszenia Inwestorów i zapraszam na kolejny odcinek ATS-a już jutro.